Ludzie nie zawsze są źli. A dzień dobry, witam was. Dzisiaj dzień jak co dzień w pracy. Ale są takie ciekawe rewelacje, że właśnie Zielony z Krzyśkiem mieli jechać do Warszawy. No niestety nie dojechali do pani J. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska. No coś tam się nie powiodło. Ponoć też inni reżyserzy, youtuberzy, jak to nazwać, no też coś tam nagrywają i się fajnie chyba przy tym bawią. Ale przez właśnie niektórych youtuberów to samo jest. Puszczanie takich głupich pogłosek, jakichś głupich komentarzy, że major się utopił, że to, że tamto. No nie wiadomo, no po prostu słuchajcie, jeśli jest nad jeziorem, wszystko się może stać. To nie jest tak, że majora chroni tego, jakaś ekipa i że jemu nic się nie może stać, nie? Po prostu ile ludzi tonie bez powodu. Tak samo to pierwsze co, że po prostu no faktycznie mógł się utopić, nie? No, później wychodzi na to, że po prostu ktoś sobie zrobił kawę. No niestety, do mnie przychodziły po 20 zamówień na pizzę. No przychodzili sobie, przynosili co 10 minut. Pizza, zamówienie. Komu się tak spodobało. Tylko tu jeszcze jest taki apel do ludzi, nie? Że nie podszywacie się pod policję. Bo już miałem takich parę telefonów, że ktoś się podszywał pod trzeci komisariat, pod drugi komisariat i coś tam chciał jakieś informacje uzyskać. Ja myślę, że to jest też nasyłka youtuberów, którzy po prostu chcą mieć jakąś zabawę. Bo to jest bez sensu. Raz, że utrudniacie komuś życie, dwa, że tego, że to jest chyba nawet karalne podszywanie się pod władzę tego miasta przez funkcjonariuszy jakby służbowych, że tego, że po prostu ktoś się podszywa pod panią komisarz, czy tego, czy pod pana komisarza, czy pod pana prokuratora i to jest naprawdę męczące. Chcecie się tym bawić? Proszę bardzo, się bawcie. Nie ma sprawy. Tylko wiecie o tym, że to no niestety, jak to Krzysztof mówi, doniosę na policję. Znaczy ja tego nie zrobię, bo ja nie jestem taki jak Krzysiek, od razu lecę na komisariat i donoszę, nie, że o słoik z głównym mu przysłali, czy coś tam, nie. To co Paweł mówi na swoich lajtach, nie? No to jest też głupota, bo on tak do końca nie wie, co się dzieje na szkolnej. On tylko po prostu ogląda filmiki i on z tego wysuwa komentarze. To tak samo jak... Najlepszego, jakiego miałam. Ale to... Jaki problem? Manu czy Paweł? Mają numer do mnie, mogą zadzwonić. Mają numer do Krzyśka, mogą zadzwonić. Się umówić, nagrać wspólny film. Czy to by nie było lepiej? Nie chciałam się pozbywać tej
ale nie. Po co? Lepiej wieszać psy na kimś. Tak jak Paweł, chce przejąć szkolną, ale co mu na tym zależy? Nie mam pojęcia. Przecież on, Paweł mieszka w Warszawie. Tu jest Białystok. Czy po prostu on chce przejąć szkolną dlatego, że to jest sławne miejsce? No, cześć. Witam was w niedzielę, w południe. Super pogoda. Właśnie próbowałem się dodzwonić do Krzyśka, do Majora, ale niestety nie odbierają. Nie wiem, co tam u nich się dzieje, co tam oni się tworzą. Mam nadzieję, że się pogodzili i jeśli Major wrócił na szkolną, to Krzysiek go wpuścił. Bo ostatnio była jakaś awantura, dyskusja, że niestety Krzysiek Majora nie chce wpuścić. Ale myślę, że się pogodzą, wszystko będzie dobrze. Że znowu Major nie będzie musiał siedzieć ze swoimi rzeczami przed bramą i czekać, aż Krzysiek się zdecyduje na tego, na jakąś tam poprawę czy coś. No niestety znowu muszę pozdrowić Pato, bo znowu źle się czuję i no, nie wiadomo, co będzie dalej z nim. Tak samo chciałem pozdrowić Dorotę z Facebooka, z którą jakoś mam teraz kontakt, nie? Po prostu jest fajną dziewczyną i tego i po prostu serdeczne pozdrowienia. Trzymaj się. Co tu dalej? No niestety, no. Był dzisiaj Jacek, odwiedził, oczywiście coś tam nagraliśmy i naprawdę mam mnóstwo telefonów od widzów, którzy dobrze mi życzą i po prostu no też dzięki wam widzowie, że tego, że pamiętacie, że dzwonicie, że nie zapomnieliście o Gremku, nie? Bo ktoś tam napisał mi komentarz do tego, że o Gremek jak odejdzie ze szkolnej, to zginie. No niestety jakoś żyje, nawet nieźle, powiem wam. I tego i nie tego nie żałuję. Po prostu teraz mam spokój święty, nie? Że tego, że tam wiesz. Nie ma krzyków, nie ma jakiegoś tam rozkazywania, czy nie wypuszczania do pracy, bo jemu coś tam się przewidziało, nie? A w końcu jestem wyspany, odpoczęty, normalnie mogę iść do pracy i jak widzicie tego, że nie ma problemu. No oczywiście, też no współczuję dla Krzyśka trochę z jednej strony, bo to jest człowiek, który po prostu nie przemyśla tego, co mówi, nie? Tylko że po prostu to jest taki spontan u niego, nie? Że o, wypier czy tego, czy zaraz za telefon i dzwoni na tego, na policję, nie? A za godzinę, dwie dzwoni, a gdzie ty jesteś, a wrócisz, a tego, nie? Już teraz koniec już z tym. Po prostu ja już tego miałem dość, naprawdę. Tego płacenia za hotele, za tak, to jest bez sensu. Teraz jest sam, nie wiem, czy Major wrócił, czy nie, bo nie mam z nim jakoś kontaktu, bo dzwoniłem kilka razy do Majora, dzwoniłem kilka razy do Krzyśka. Wiecznie telefony zajęte albo nie odpowiadają i nie wiadomo, co tam się z nimi dzieje. Właśnie chciałem się dowiedzieć, nie? Bo nawet jest taka możliwość, że mogę po prostu podjechać na szkolną, no i po prostu się spotkać z nimi.
pogadać normalnie, tylko że nie wiem jaka jest sytuacja, bo co z tego, że ja pojadę, a on mnie nie wpuści, czy majora nie będzie, czy coś, nie? Ale jak na razie to tego to, no zobaczymy. Jeszcze jest wczesna godzina, do wieczora sporo czasu. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. No chciałbym się spotkać z majorem, z Krzyśkiem, tak normalnie porozmawiać, tak jak wcześniej żeśmy to robili. Po prostu ten tydzień był taki dość ciężki, że no nie było czasu. Nie było czasu po prostu, żeby coś tam nagrywać, czy się spotkać, czy coś, bo jakby nie ja, miałem problem z dotarciem, no to tam Jacek czy coś, no a to jest zrozumiałe, że każdy ma swoje prywatne życie i tego i po prostu nie może w tej chwili przybyć, czy tego, czy tam coś nagrać, nie, bo jak to nie jest tak jak u Knura, nie? Że o, pstrykniesz palcem i już ma tu być, nie? A tu jest ciutko inaczej, no inaczej się dogadujemy, ale jest okej. W każdym razie wszystko jest w porządku. Miejmy nadzieję, że Majuk znowu trafi na szkolną. Coś się będzie działo. Bo to w sumie a też i o to chodzi, nie? Żeby tego. I miejmy nadzieję, że tego, że widzowie też będą szkolną tego odwiedzać, żeby Krzysiek tam się nie, tego nie nudził. Mam nadzieję, że też Krzysiek też zrozumie, że w końcu trzeba wychodzić do ludzi, a nie tylko się chować i tego i liczyć na to, że ktoś mu coś przyniesie. Co powiedziałeś? Powiedziałem K jak Knur.